jest proces długotrwały, gdzie są analizowane przez Urząd Regulacji Energetyki wszystkie koszty przedstawione, w oparciu o które ustalane są ceny, później zatwierdzane. W ostatnim czasie są podejmowane działania dotyczące zmian tego ustalania w oparciu o tak zwane ceny referencyjne. Natomiast jeśli chodzi o ciepłownictwo, to w najbliższym czasie w tym zakresie nic się nie ma zmienić. Nadal ma być cena zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki. I teraz tak, jeżeli nawet myślicie Państwo o prywatyzacji, jakie są alternatywy? Kto ma ewentualnie to kupić? Bo jeżeli ktoś chce to kupić, to w biznesie jest taka zasada, że nie po to, żeby dokładać, być dobrym, być altruistą, ale się jest biznesmenem i chce się z tego coś mieć. Teraz, jeżeli trzeba, jak Państwo tu określacie, zainwestować 700 milionów cyfra, to na pewno będzie więcej, bo w czasie koszty rosną, ja o tym wiem. To skąd weźmie się te dalsze? Bo tu Pan mówi, że miasto ma 70-80. Czyżby ten, co zakupił, altruista, zechciał tak z dobrej woli to dołożyć? Czy weźmie na to kredyt? Czy my, kto to będzie spłacał, bo myślę, że odsetkamy.